Hej, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na Mierzymy z Sinsay. Zrobiłam dosyć ciekawe, dosyć duże zamówienie, więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, jesteście ciekawi, co fajnego w Sinsay się pojawiło, co sobie zostawię, co przymierzę, to zapraszam Was do oglądania dalej. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo Was proszę o zostawienie subskrypcji, zalajkowanie tego filmu i oczywiście komentowanie, jeżeli będzie Wam się podobało. Mam, słuchajcie, aż 3 paczki takie i ja powiem Wam szczerze, że ja już nie do końca pamiętam, co w tych paczkach jest. Robiłam to zamówienie już jakiś czas temu. Ostatnio do mnie przyszło i ja je robiłam, wiecie, tak typowo podmierzymy. Niektóre rzeczy brałam, bo po prostu stwierdziłam, że chcę sobie je zostawić i na pewno mi się przydadzą, a niektóre po prostu, bo stwierdziłam, że będzie fajnie je Wam pokazać i przymierzyć, więc będzie to dla mnie dosyć duża niespodzianka, tak jak i dla Was. Ale właśnie widzę, że w tej paczce pierwszej, którą tutaj rozrywałam, trochę już do Was mówiąc, są chyba trzy rzeczy. I pierwsza z nich to jest taki sweter. Ja go na stronie zobaczyłam i on mi się strasznie spodobał, słuchajcie, ze względu na swój kolor i ażurowość. Ja bardzo lubię ażurowe swetry, szczególnie teraz, jak, umówmy się, jeszcze jest zima, ale za chwilę będzie wiosna, miejmy nadzieję. O tej porze roku, jak już przychodzi wiosna, lato, ja bardzo lubię ażurowe swetry, tak w lecie u nas w Polsce też czasami się taki ażurowy sweter przyda. No i ten kolor błękitny bardzo do mnie przemówił, jest jeszcze chyba biały albo beżowy, jak będę montowała, to sprawdzę. Znowu, tak jak to w Sinsay zazwyczaj, mamy króciutki krój, krótki i szeroki sweter. Te kroje w Sinsay są pod tym względem ciężkie, nie zawsze się dobrze w nich wygląda, no ale nic, przymierzymy, zobaczymy. Ja mam rozmiar L. Wzięłam sobie L-kę. Jeżeli chodzi o skład, to nie, myślę, że tutaj nie będzie jakiegoś szału w tych ciuchach i szczególnie w swetrach. Myślę, że to będzie poliamid albo akryl. Przerwało mi niestety telefon z pracy, musicie mi wybaczyć, ale musiałam odebrać. Jeżeli chodzi o te swetry, to mówiłam o tym, że nie przeszkadza mi przy takich swetrach ażurowych, to, że one są akrylowe, dlatego, że i tak mamy przewiew. Jeżeli chodzi o ceny, to ponieważ to było zamówienie online, to na metkach ceny nie mam, będę Wam tu, na większości cen nie mam, więc będę Wam tutaj pisała, za ile zamówiłam i oczywiście też w opisie będziecie mieli linki do danych rzeczy. Nie przedłużając, przymierzmy ten sweter, w ogóle kolor boski, bardzo mi się podoba i może to jest rzecz, którą sobie zostawię, jeśli będzie dobrze leżała. Mierzymy. Lecimy, słuchajcie, z tematem. Co prawda dzisiaj wyglądam fatalnie i w ogóle nie chcę mi się nagrywać i w ogóle źle się czuję, ale no muszę dla Was nagrać, bo już nie będę miała totalnie w tym tygodniu kiedy, więc jak chcę opublikować film, to muszę to zrobić dzisiaj. I jak widzicie, ten sweterek nawet całkiem fajnie się prezentuje. Owszem, on jest krótki, on jest z tych takich szerokich, to taki krój. Trochę prześwituje, tu widzicie stanik, jakieś czarne elementy widać. Natomiast to nie jest aż takie mocne prześwitywanie, jak w niektórych takich ażurowych sweterkach, więc nie przeszkadza mi to aż tak mocno. I muszę Wam powiedzieć, że nawet mi się podoba. Bardzo podoba mi się kolor. Ważna rzecz, nie gryzie. To też jest bardzo ważna rzecz. Nie czuję swędzenia, drapania, gryzienia. A ja jestem bardzo dobrym testerem, bo mnie bardzo dużo rzeczy właśnie, jeśli chodzi o ciało, drażni. Z boku ten sweterek też prezentuje się tak. No jest tutaj szeroki, tak? On jest luźny, ale podoba mi się to. Mi się to podoba nawet. Jakoś ostatnio trochę bardziej się przekonałam do tych luźniejszych form na górze. Pomimo tego, że ja wiem, że one nie komplementują mojej figury wtedy, bo wtedy wydaje się, widzicie, szeroko prosta, tak? No bo ja mam szerokie biodra, jak jeszcze mam prosty taki szeroki sweterek, no to nie wyglądam jakoś tak smukło, tak? Nie podkreślę sobie talii, ale ja czasami nie chcę, nie mam potrzeby takiej, a wolę właśnie czuć ten luz i komfort na górze i tutaj pod tym względem czuję. Wydaje mi się, że rozmiar jest idealny, rękawy fajne, długie, nie za krótkie, więc to też mi się bardzo podoba. Co, synu? Kolejna rzecz z tej paczuszki to jest sukienka, jeśli dobrze pamiętam. Tak. To jest sukienka i ona jest totalnie, słuchajcie, nie w kolorze dla mnie, totalnie dla mnie chyba, chociaż w sumie może, w kolorze, który tak średnio mi się podoba, to nie jest do końca mój styl, jeśli chodzi o kolor i jest to sukienka dosyć długa, zobaczymy, czy ona będzie dla mnie midi, czy ona będzie dla mnie długa, z bardzo ładnym trójkątnym dekoltem, co widzicie, i taka troszkę dzianinowa, ma te ładne też takie wzdłuż całej sukienki pasy, dzięki czemu
Myślę, że będzie ładnie wyszczuplała i też jest ładnie taliowana. Widzę, że ma ten krój całkiem ładny. To jest taka sukienka, niby nic, a jednak fajnie, myślę, że będzie wyglądała do kurtki jeansowej teraz, jak przyjdzie właśnie troszkę cieplejszy czas, czy nawet do skórzanej kurtki. Myślę, że to będzie fajny styl i można ją rzeczywiście ograć na wiele, wiele sposobów. Była też wersja czarna. Ja wybrałam specjalnie tą, bo stwierdziłam, że to jest coś innego niż czarna sukienka i też, nie ukrywajmy, łatwiej jest pokazać, czy fakturę materiału, czy ogólnie krój na jaśniejszych kolorach w kamerze. Przy czerni, owszem, ja dużo czarnych sukienek mierzę, ale wiecie, że czasami, żeby jakąś fakturę Wam pokazać, to muszę się ładnie namęczyć. Też wzięłam rozmiar L. Chodzi o materiał, to jestem ciekawa w sumie, z jakiego materiału jest ta sukienka, bo ona jest bardzo, bardzo milutka. Taka naprawdę miła do ciała. 51% wiskoza, 29% poliester, 20% poliamid. Czyli takie pół na pół, ale naprawdę ten materiał jest taki przyjemny. Ja myślałam, że ona może być w ogóle z bawełny, bo naprawdę taka mięciutka, przyjemna. Jestem bardzo ciekawa tej sukienki, jak ona będzie leżała, czy ona będzie ładnie wyglądała, czy ona będzie podkreślała każdą nierówność. Jest taka możliwość na sylwetce, więc nie przedłużając, mierzmy, sprawdźmy, jak ona będzie się prezentowała. Dzisiaj nie jest dzień mój na mierzenie takich sukienek, bo czuję się w nich bardzo słabo. No ale dobra, ta sukienka prezentuje się tak. Czyli podkreśli każdą nierówność ciała, jak widzicie tutaj, więc fajnie by było założyć coś, co nas tutaj całe, wiecie, wyrówna, sprawi, że nie będziemy miały żadnych boczków, żadnych nierówności. I myślę, że ona będzie naprawdę ładnie się prezentowała do jakichś kurtek jeansowych, marynarek i tak dalej. Wobec tego to tak trochę się czuję dzisiaj niekomfortowo. Bardzo ładny dekolt. Króciutkie rękawki. Wolałabym, żeby były trochę dłuższe, wtedy te ramiona zazwyczaj ładniej wyglądają, no ale biust tu na górze wygląda bardzo, bardzo ładnie. Sama sukienka nie jest najgorsza. Zdecydowanie ja bym wybrała, słuchajcie, kolor czarny. Zdecydowanie bym się czuła po prostu wtedy lepiej niż w tym szarym i też czarny, nie czarujmy się, mniej podkreślałby jakieś niedoskonałości figury. Jak widzicie, ostatnią rzeczą z tego zamówienia będzie torebka. I torebka, która mi się strasznie spodobała na stronie. I to jest rzecz, którą możliwe, że sobie zostawię, bo ostatnio w ogóle robiłam przegląd swoich torebek i stwierdziłam, ja mam hopla na punkcie torebek. Może nie jakiegoś wielkiego, ale lubię mieć różne torebki w różnych kolorach. I stwierdziłam, że słuchajcie, nie mam żadnej szarej torebki, takiej mniejszej szarej torebki. I to jest właśnie szara torebka. Już ją rozpakowuję i Wam pokazuję. Prezentuje się ona tak. I ona mi się spodobała ze względu na tą taką mocną, wyostrzoną klapkę i w ogóle sam kolor mi się też bardzo spodobał, jeśli chodzi o tą torebkę, bo jak widzicie, to jest taki bardzo ładny, jasny, szary. Te szary nie do końca na sobie lubię, jeśli chodzi o ubrania, natomiast jeśli chodzi o dodatki, bardzo. I ta torebka mi się właśnie spodobała. Czy ona ma jakiś paseczek, łańcuszek? Tak. Ma pasek, więc to też jest fajnie. Ja wolę paski niż łańcuszki. Słuchajcie, w ogóle jeden łańcuszek tak mi zniszczył kurtkę taką błękitną zimową, że ciekawa jestem, czy uda się tą plamę zlikwidować, bo ja się zastanawiałam, co mi zostawia, słuchajcie, na kurtce takie czarne ślady i się okazało, że to łańcuch. Po prostu pod wpływem, torebka no średniej jakości, pod wpływem wilgoci na dworze zostawiała mi czarne plamy. Użyłam się bardzo, mam nadzieję, że w pralni sobie poradzą, zobaczymy. Ale też ze względu na to wolę paski. Raz, że mniej się zrywają, dwa, że mniej się wbijają, mniej się zsuwają, a trzy, mniej brudzą. Chyba ze mną zostanie, możecie pisać, bo się trochę waham, jak myślicie, ale ładna jest, podoba mi się i daje znać, że są takie torebki, jeżeli czegoś takiego szukaliście. Jeśli chodzi o pojemność, też jest całkiem spora. I tu mamy też kieszonkę. Nie mamy żadnej kieszonki niestety zapinanej, a ja lubię mieć jakąś kieszonkę zapinaną. Jest w ogóle w różnych wersjach kolorystycznych. Jest na pewno czarna, chyba beżowa, ta szara. Kolejna, jak widzicie, paczuszka. I tu co my tu mamy? A! Jedną rzecz, którą zamówiłam dodatkowo i jakbyście pytali co to, no to chyba każdy kociarz psiarz wie, czyli roleczki odkłaczające. Słuchajcie, tego u nas nigdy nie jest za wiele, to u nas jest bardzo potrzebne, a były na wyprzedaży i były bardzo tanie te rolki, więc dlatego wzięłam, zaraz Wam napiszę za ile. Rolki z Sinsay House'a i Kropa mogę Wam bardzo polecić, bo są naprawdę świetnej jakości, bardzo mocno tutaj ściągające to futerko, tak więc tak, to taki dodatek. I widzę kolejne rzeczy, które tutaj mamy.
I tak, zaczniemy może od tego, bo wiem, co to jest i to mi się bardzo podobało na stronie, jeśli chodzi o kolor i krój, bo takie sukienki ja bardzo lubię. I to jest sukienka w bardzo ładnym, takim trochę miętowo-szałwiowym kolorze, która jest szmizjerką, ale jest pomięta straszliwie, więc to trochę taki rodzaj sukienek, który ja nie bardzo lubię, bo trzeba je bardzo mocno presować, bo się bardzo mną. Ona jest midi ewidentnie, ma pasek, słuchajcie, w talii. Oczywiście guziki na całej długości, tutaj na piersi kieszonkę. Bardzo klasyczna sukienka, ale w pięknym moim zdaniem kolorze. Też wzięłam sobie rozmiar L i powiem Wam, że podoba mi się coś w niej, ale ten materiał trochę mnie odstrasza, w sensie to gniecenie się. To jest już sukienka moim zdaniem na wiosnę, która będzie właśnie pięknie... Tam są rzeczy... Ej, Pinki! Proszę tam nie zaglądać! Tam są rzeczy do mierzymy, jeszcze jedna paczka i widzę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe. Pinki, bardzo Cię proszę. Moje koty, rozpraszacze. Wydaje mi się, że to będzie piękna sukienka na wiosnę i właśnie pod tym względem... A, 100% wiskoza, słuchajcie. To dlatego ona się tak trochę mnie... Jestem jeszcze bardzo ciekawa, jak ona będzie na mnie leżeć, bo może to rozwiąże wszystkie dylematy, czy sobie ją zostawić, czy oddać. Ten kolor jest taki bardzo delikatny, ale naprawdę bardzo ładne. Sama sukienka też nie wydaje mi się, żeby była mocno prześwitująca. Zmierzmy tą sukienkę, sprawdźmy, jak ja się będę w niej prezentowała i czy w ogóle jest sens o niej myśleć, czy ją zostawić, czy ją oddać. Szmizjereczka prezentuje się tak i muszę Wam powiedzieć, że jestem zawiedziona. I już Wam mówię, czemu. Ona jest bardzo, bardzo takiego cieniutkiego materiału. W sumie, jak Wam pokazywałam, to powinnam to zatrybić. I przez to, że ona jest z bardzo cieniutkiego materiału, to ona się nie do końca układa tak, jak ja bym chciała, żeby się układała. Wydaje mi się też, że może być na mnie trochę... Znaczy ona w biodrach wchodzę bez problemu, ale jest dosyć mocno obcisła w biodrach, przez co tak ładnie się nie rozchodzi. I też te kieszenie, albo one są po prostu brzydkie, brzydko odszyte, jest taka opcja, albo one po prostu tutaj przez to, że ta sukienka się na mnie tu opina, też tak brzydko, widzicie, odstają na tych... biodrach. Możliwe, że tutaj powinnam mieć XL-kę i byłoby po problemie, natomiast co chcę Wam powiedzieć, ja wolę szmizjerki, jak są odrobinę grubszego materiału. Mam takie z H&M-u, mam takie z różnych marek, bo po prostu wtedy one lepiej się prezentują. To jest pomięta niemiłosiernie, więc niestety będzie się bardzo mocno mięła. Otwierasz sobie drzwi, widzę. Otworzysz sobie sama. Czy Ci otworzyć? A Ty nie chcesz wychodzić, tak? A nie chcesz, dobrze. Więc ja wolę zdecydowanie z grubszego materiału, bo wtedy lepiej to wygląda. W talii jest ok i tutaj nawet jak się rozepnę, to zobaczycie, że o tutaj jest na mnie ok, natomiast to, co przy takich sukienkach często, to tutaj wydaje mi się może troszkę być po prostu za obcisła i gdyby ona była większa, to tu by było lepiej, natomiast u mnie często jest problem, że jak tu jest większa, jest dobra, to tu też jest za duża i to też źle wygląda, bo się marszczy. Więc ja sobie chyba tą sukienkę odpuszczę też ze względu na to, że trzeba było ją ciągle prasować. I co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, długość mi się podoba. Długość mi się podoba, kolor mi się podoba, natomiast nie podoba mi się ten krój. I jakoś tak wiecie co, jak nałożyłam te kieszenie, to o ile widziałam to na modelce i widziałam to później, jak dla Was przedstawiałam te rzeczy na początku, to mi się podobało, to na mnie mi się to nie podoba. Takie dwie symetryczne kieszenie na biuście. To chyba nie jest mój klimat do końca. Ja ją na pewno oddaję i muszę Wam powiedzieć, że jakoś tak się zawiodłam tym mierzymy. Myślałam, że tu będą takie super ekstra rzeczy, a tak w sumie co nie mierzę, to takie średnio, nie? Kolejna rzecz, która mi przyszła, jestem zła, bo jest wymięta i to jest rzecz, której ja nie zostawię na 99%. Chociaż w sumie może zobaczymy, ale chyba raczej nie, bo już widzę, że to nie jest mój kolor. Bo to jest taka trochę oliwkowa, ale jaśniejsza niż taka mocna oliwka zieleń. W kamerze bardziej wygląda trochę na taką domieszkę beżu, natomiast no to jest taka delikatna oliwka. Kolor sam w sobie dosyć ładny. Tak, widzę, że przekłamuję niestety podgląd. Kolor sam w sobie dosyć ładny, ale ja się w takich kolorach średnio czuję. I jest to marynarka. Już czuję, że ma poduszki w ramionach. Jest jednorzędowa, zapinana tutaj pasie i to, co mi się w niej spodobało właściwie w talii, że ma jeszcze pasek. Uważam, że to może wyglądać super, właśnie jak sobie jeszcze zepniemy tą marynarkę, zwiążemy właściwie w talii, to może to nam ładnie podkreślić
sylwetkę. To jest w ogóle zestaw, widzę, że jest marynarka i spodnie. Ja tych spodni jakoś nie widziałam, ale to być może moje po prostu przeoczenie, jak robiłam to mierzymy. Zresztą ja w takich kompletach to już w ogóle nie mam gdzie chodzić, praktycznie nie chodzę. Ale sam w sobie myślę, że to jest taki zestaw fajny do biura, albo jak ktoś pracuje w bardziej takich formalnych warunkach. Zobaczymy, jak będzie się prezentowała ta marynarka, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Jak na warunki, w jakich przyjechała, to jeszcze nie ma tragedii. Podszewka to 100% poliester, natomiast zewnątrz, ta zewnętrzna warstwa to 83% poliester, 15% wiskoza i 2% elastan. No, czyli nie całkowicie sztuczna, ale w większości jednak poliestrowa rzecz. Niebrzydkie to się wydaje. Powiem Wam, że myślałam, że to będzie gorsze, ale zamówiłam coś innego. Zresztą muszę Wam się przyznać, że trochę poluję i chciałabym sobie kupić jakąś fajną marynarkę na wiosnę, tylko to nie jest chyba do końca kolor, który mnie przekonuje, natomiast sam krój mi się podoba bardzo i ten pomysł wiązania w talii mi się bardzo podoba, więc nie przedłużając, przymierzmy, bo jestem bardzo ciekawa, jak ta marynarka będzie się prezentowała. Mając na sobie tą beżową sukienkę, od razu mierzę dla Was tą marynarkę. I pierwsze, co już Wam mogę powiedzieć, to zobaczcie, ona jest na mnie za mała w biodrach. I ona jest na mnie za bardzo tutaj taka obcisła, przez co nie do końca dobrze się układa. Zaraz ją zepnę paskiem, to zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało, ale tak... No nie, nie wygląda to na mojej figurze dobrze. Ja mam też szerokie biodra, więc wyjątkowo mnie to nie dziwi, ale daje znać, że pod tym względem, no to tu jak nawet widzicie, ona się i marszczy i nie układa zbyt ładnie. Z paskiem wygląda to tak i u mnie to nadal wygląda źle. Nie wiem, czy XL-ka by tutaj zmieniła coś, czy tu po prostu jest, słuchajcie, problem, że to nie jest krój dla mnie, z czym też jak najbardziej się mogę zgodzić, bo to po prostu brzydko wygląda. To nie układa się tak, jakbym chciała, żeby się układało. To się tutaj marszczy. Fajny jest zamysł, bardzo podoba mi się zamysł właśnie tutaj tej takiej marynarki luźnej z paskiem w talii. To mi się bardzo podoba. Na górze ona mi się nawet podoba. O tutaj i ten kołnierzyk i te ramiona, to mi się podoba, natomiast tu ewidentnie na mojej figurze się to nie układa. Ewidentnie, jak widzicie, tutaj się coś tu nie gra. Myślę, że możliwe, że ta XL-ka załatwiłaby sprawę na dole, tylko pytanie, jak ona by leżała na górze, bo tu ramiona są wręcz dla mnie idealne, bo jak ona byłaby taka, wiecie, bardziej rozkloszowana, to by po prostu moim zdaniem lepiej to wyglądało. W tej paczuszce przyszły również dwie rzeczy z wyprzedaży, które sobie kupiłam, bo mi się po prostu spodobały. Dwie z wyprzedaży? Tak, chyba tak. Jedne to były te gumki do włosów. Ja już je widziałam stacjonarnie w Sinsay, ale wtedy jeszcze nie były aż tak przecenione, a teraz były naprawdę w bardzo, bardzo dobrej cenie. Ja lubię gumki z Sinsay. Spodobały mi się kolorystycznie, że są takie wyraziste, mocne, bo łatwo je wtedy namierzyć w domu. Ja zawsze kupię gumki. Zresztą mam wrażenie, że ci złodzieje, którzy leżą z tyłu za mną, też mają w tym swój udział, w tym znikaniu gumek, bo to jest jedna z najlepszych zabawek, wiecie, gumki do włosów. No ale mniejsza o to, postanowiłam, że sobie kupię. Tak czy siak, to są, słuchajcie, moim zdaniem jedne z fajniejszych gumek, bo są materiałowe i one mi się mocno nie wplatają we włosy i nie wyrywam tych włosów później tak mocno, więc za tą cenę pomyślałam, że sobie po prostu kupię. Nic specjalnego, ale w Sinsay można kupić na wyprzedażach naprawdę dosyć fajne gumki w bardzo niskich cenach, więc polecam sobie polować. Jest mnóstwo kolorów, mnóstwo wersji kolorystycznych i takie bardziej szalone, i takie bardziej stonowane. Kolejna rzecz to jest szypak majteczek, który sobie kupiłam. To jest w ogóle, nie wiem, czy to nie była jeszcze kolekcja świąteczna. Jest taka opcja. Zastanawiam, czy te gumki na biodrach będą wygodne. No ale nic, sprawdzimy. Wzięłam sobie rozmiar L. One też były w całkiem dobrej cenie. Ogólnie są dosyć ładne. I mamy trzy kolory. Tak, mamy czerwony oczywiście, czarny i zielony. Z wykończeniem złotym. Też nie były jakieś drogie. Chociaż powiem Wam szczerze, że jak lubię bieliznę Sinsay i już mam kilka różnych, że tak powiem, modeli, to te mi się tak średnio podobają, bo nie podoba mi się do końca materiał, z którego są zrobione. I tak nie wiem, czy akurat to, ten model bym Wam poleciła, jak chcecie sobie coś kupić, bo to jest taki mega śliski materiał. Mam wrażenie, że mega sztuczny. A ja jednak wybieram, jeśli chodzi o to takie
bardziej naturalne. Ale tak, tu mamy poliamid 91 i 9% elastan. Więc powiem Wam szczerze tak, na Sinsay można znaleźć fajniejsze. Ja się nie wczytywałam w skład, po prostu mi się spodobały, dlatego wzięłam. Ale tak mówię, wiecie, można znaleźć bawełniane fajne, więc bardziej na tamte polujcie. I ostatnia paczka z Sinsay, do której tam widzieliście, był już powoli robiony włam. I to jest paczka, w której mamy jedną dużą rzecz i chyba dwie mniejsze, które Wam pokażę. Jedna mniejsza rzecz to są kolczyki z kolekcji walentynkowej i one kosztowały, bo tu mam cenkę, 15 zł i są to takie serduszka. One mi się bardzo spodobały. Ja co prawda noszę na co dzień srebro, złoto, bo uczula mnie większość takiej tańszej biżuterii i gdzieś tam zaraz mnie uszy bolą, pieką i robią się czerwone. Ale na przykład do filmów, do nagrywania, wiecie, jak mam je godzinę na uszach, jest ok, wytrzymuję, więc tutaj zamówiłam sobie takie, bo po prostu ten model mi się bardzo spodobał i ja już go widziałam wcześniej na stronie internetowej. Natomiast jakoś tak mnie nic wtedy nie przekonywało do zrobienia tego zamówienia i ich nie kupiłam, ale teraz bardzo się cieszę. I to oczywiście u mnie zostanie, będę miała do nagrywania filmów. To oczywiście nie jest, słuchajcie, srebro, złoto, nic takiego, to jest 60% szkło i 40% żelazo, jakby ktoś chciał znać skład kolczyków. Zamówiłam tu jeszcze, pokażę Wam, a propos bielizny, jeden, trzy pak też majtek, ale tu już chyba składowo mamy lepiej. Jeszcze sprawdzę i już Wam pokazuję. 95% bawełny i pewnie 5% elastan, no bo żeby tak, i 5% elastan. I to są już zwykłe figi, to już są zwykłe, klasyczne majtki. Jak zobaczyłam te wzory, to one mi się tak spodobały, szczególnie ten pierwszy, bo te kolejne są takie mega klasyczne, że pomyślałam, że to jest idealny moment, żeby sobie kupić. No strasznie mi się podobał ten wzór w pieski i serduszka i, te kolory. Ja mam tutaj L-kę oczywiście. W przypadku są takie zwykłe czerwone i ostatnie są też bardzo ładne, takie czarne. Czarne z czerwienią i z tymi pieskami. Oczywiście one są, słuchajcie, widzę, bardziej wycięte niż klasyczne figi. To są chyba te Brazilia. Te Wam zdecydowanie bardziej polecam i patrzcie sobie na te składy niż te, bo ja je sobie zostawię już, nie będę ich oddawać, ale tak jak mówię, no nie jestem do końca zadowolona z jakby jakości tego materiału. To jest mój błąd, bo mogłam doczytać i wtedy nie byłoby problemu, ale patrzcie, bo można dostać naprawdę i fajne, bardziej wycięte i mniej wycięte Sinsay, normalnie bawełniane majteczki albo w większości z bawełny. I na koniec, moim zdaniem, jeden z hitów. Myślę, że to może być hit tego Mierzymy. Słuchajcie, pamiętacie może z ostatniego? Chyba ostatniego Mierzymy taki płaszcz delikatnie błękitno-szary, który dla Was mierzyłam. On mi się bardzo podobał. Ja nie do końca wiedziałam, czy on jest na mnie za duży, za mały, czy on dobry. Ostatecznie go na razie nie zostawiłam. Powiedziałam wtedy i też tak myślę zrobić. Będę polowała na niego na promocjach. Natomiast, słuchajcie, wchodząc na stronę, zobaczyłam, że jest wersja, weszła wersja, słuchajcie, różowa. Czy ja go zostawię? Chyba nie, bo ja, o ile na przykład widzicie teraz, mam tą bluzkę z Pepco, nie mam problemu z noszeniem różowego, to nie wiem, czy ten płaszcz po prostu by mnie nie przytłoczył. Zobaczcie, to jest taki płaszcz. Przepiękny jest ten róż, trzeba przyznać, że on jest boski. Jeśli chodzi o krój, to ja mam wrażenie, że on jest identyczny. Bo też tu mamy po jednej stronie tą klapkę, mamy chyba identyczne albo bardzo podobne guziki, też jest dwurzędowy, też ma, słuchajcie, pasek w talii, więc wydaje mi się, że on jest taki sam, jeśli chodzi o krój, ale jeśli chodzi o kolor, inny. I tym razem, słuchajcie, wzięłam M-kę. Wydawało mi się, że chciałam wziąć L-kę. Zobaczymy, jak ta M-ka się będzie prezentowała. Najwyżej się nie dopnę, no to zobaczycie, że jest troszkę na mnie za mała. Bardzo podoba mi się ten kolor, natomiast no tak jak tamten, w tamtym błękicie się czułam tak bardziej komfortowo, tak bardziej na co dzień, to w tym różu mam wrażenie, że on taki jest krzyczący, spójrz na mnie, i trochę za mocno chyba aż dla mnie krzyczący. Całość to 100% poliester. Nie spodziewałam się tu niczego innego, więc to mnie nie zaskakuje. On ma naprawdę dobrą cenę, jeśli chodzi o płaszcze. I muszę Wam powiedzieć, że czy ten, czy tamten, one są naprawdę dosyć ciężkie i bardzo ładnie wykonane. Te detale są ładne. Tutaj nie widać takich czasami braków w wykonaniu, tak jak przy Sinsay, tak? Że te płaszcze czy w ogóle ubrania mają jakieś takie niedoszycia. Ten naprawdę wygląda bardzo, bardzo ładnie.
i myślę, że może być super płaszczem, więc słuchajcie, już nie przedłużając, zmierzmy go, bo ja jestem naprawdę straszliwie ciekawa. One są mocno oversize'owe, to jest słuchajcie M-ka i ona jest naprawdę mega też luźna, więc ja bym schodziła słuchajcie rozmiar niżej, jak nie lubicie bardzo, bardzo obszernych form. Długość fajna, podoba mi się długość tego płaszcza. Sam kolor mi się podoba, chociaż jest dla mnie chyba za bardzo aż odważny i nie do końca mój. Tak się prezentuje rozpięty. Nie prezentuje się do końca źle, ale też czy prezentuje się super? Nie. Taki typowy oversize rozpięty. Zaraz słuchajcie sobie zapniemy i zobaczymy jak on się będzie zapięty prezentował. Zapięty, ale jeszcze nie związany paskiem. Prezentuje się tak, no i zobaczcie, no jest duży. To jest M-ka. Jest naprawdę spory. Zaraz go zwiążę paskiem, bo tak, to nie. Tak ja się czuję bardzo źle, bo się czuję jak taki mega wielki prostokąt różowy i nie, zwiążmy, zobaczmy. Po związaniu zdecydowanie lepiej się prezentuje, natomiast nadal zobaczcie, jak on się mocno musi, jak on się mocno marszczy przez to, bo muszę go dosyć ciasno związać, znaczy ciasno, tak jak normalnie, związuję go w talii, tak jak mam tą talię i przez to, że on jest tu w biodrach i w talii szeroki, to on się mocno marszczy. Kolor, słuchajcie, im dłużej na niego patrzę, tym bardziej mówię niestety, że to nie jest dla mnie. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi takie stylizacje, lubi takie kolory, to może być super dla niego, ale ja wybieram zdecydowanie tamten błękitny. Moim zdaniem do większej ilości rzeczy mi po prostu pasuje i ja też zdecydowanie lepiej się czuję w takich jednak stonowanych bardziej kolorach. Ale krój, kurczę, i powiem Wam szczerze, mam problem, jaki zamawiać sobie na przykład ten płaszcz... Misiu, już zaraz kończę, już się zaraz przytulamy. Jaki sobie zamówić ewentualnie płaszcz ten błękitny? Tak jak już mówiłam Wam przy tamtej sukience, co mierzyłam przed chwilą, jestem trochę zawiedziona tym mierzymem. Myślałam, że będzie zdecydowanie ciekawsze, że będę miała wręcz, słuchajcie, problem z zdecydowaniem, co ja chcę zostawić, a co oddać. A w sumie wyszło na to, że praktycznie wszystko oddaję i niczego mi nie jest szkoda. I to już, kochani, koniec. To była ostatnia rzecz w tym mierzymy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Piszcie koniecznie, które rzeczy sobie zostawić, które oddać, co myślicie o torebce. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Bardzo Was proszę o zostawienie subskrypcji, zalajkowanie tego filmu. Do zobaczenia. Pa, pa.